Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną. Lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Na tę przypowieść można popatrzeć z dwóch perspektyw. Najpierw z perspektywy tego, który w pocie czoła pracował przez cały dzień, znosząc skwar południa, a potem również i tego, który jest właścicielem gospodarstwa. Jeśli popatrzymy z pierwszej perspektywy, to wyda się być to nieuczciwe i niesprawiedliwe, że także ci, co pracowali zaledwie jedną godzinę, otrzymali tyle samo, co ci trudzący się 12 godzin. Patrząc z drugiej perspektywy, gospodarz ma przecież prawo uczynić ze swoją własnością, co zechce. 1/12 denara to uczciwa zapłata za jedną godzinę pracy, ale 11/12 to jałmużna, dzięki której ten ostatni będzie mógł przeżyć kolejny dzień życia. Gospodarzem z dzisiejszej przypowieści jest miłosierny Bóg, który hojnie obdarza każdego, kto przychodzi do jego majątku, aby podjąć trud pracy nad sobą, czyli pełnić służbę Bożą. Pracownikami najętymi rano są Żydzi, którzy przyjęli wiarę w Boga jako pierwsi. Tymi ostatnimi są ci, którzy pewnie jeszcze czekają na zatrudnienie, to znaczy ci, którzy uwierzą w Boga w ostatniej godzinie przed końcem świata. Dla wszystkich czeka ta sama zapłata – życie wieczne, symbolizowane przez denara. Jakie uczucia budzą się we mnie podczas lektury tego fragmentu Ewangelii? Złość na Boga, że jest niesprawiedliwy? Czy może radość z tego, że Bóg jest hojny dla wszystkich, że okazuje miłosierdzie tak pierwszym, jak i ostatnim? Można być zaślepiony chęcią zysku lub poczuciem krzywdy i zapomnieć o tym, że przecież także ci pierwsi doświadczyli Bożego miłosierdzia. Bóg przecież wyszedł po nich na rynek tego świata i zaprosił do własnego domu. Oni przyjęli zaproszenie i mogli zarobić na życie, a nie umrzeć z głodu. Nie zapominajmy o wdzięczności Bogu za Jego hojne miłosierdzie i cieszmy się, że także nasi bracia doświadczają w swoim życiu Bożego miłosierdzia.